Cześć. Cześć, dzisiaj warunki są jakie są. Jesteśmy w terenie, jesteśmy po premierze nowych iPhone'ów w miejscowości Przypki niedaleko od Warszawy. Tak, Warszawa jest tam Przegonili niedaleko. nas wczoraj po lesie, pokazali nowe telefony. Poszliśmy bardzo wcześnie rano spać i wcześnie rano wstaliśmy również. Właściwie mogliśmy się nie kłaść. No generalnie tak, a tych nowości było całkiem sporo. Tak. I no powiem szczerze, musimy się posiłkować ściągą, bo po prostu kurczę, pokazali naprawdę sporo telefonów, przy czym wszystkie modele są raczej plasowane w niższym segmencie cenowym. iPhone się chwali, że okupuje ten segment powiedzmy do 100 euro. 25% podobnie mają rynku Tak, do 100 euro, tak, rzeczywiście. tak, tak. Na open markecie oczywiście mówimy, nie u operatorów. No niemniej oni się usadowili w tej dolnej niszy rynkowej i tam się całkiem dobrze Czym mają. jeszcze dwa słowa wyjaśnienia. MyPhone, słuchajcie, w tej chwili to jest rzeczywiście nazwa firmy, natomiast jeżeli chodzi o brandy, no to No, mamy. MPTech jest nazwa firmy, No, no tak, no. a właśnie brandy to jest Natomiast jeżeli chodzi iPhone o brandy, i jest MyPhone i Hammer. Hammer. Ta sama Pierwsze no firma to robi. klasyczne telefony, Dron nad klasyczne nami smartfony. lata, szpiegują nas tutaj. No trudno. W każdym razie, może po kolei zacznijmy. Pierwszym z takich nowych modeli, które były tutaj prezentowane, no to jest Hammer Blade, którego już testujemy. On już jest dostępny w przedsprzedaży. Także specyfikację sobie spokojnie możecie u nas Blade to jest tą obejrzeć. ramką kolorową ten, który wczoraj Nie, mieliśmy? to Nie. jest Active. A, Active, Blade to okej. jest ten czytnik, Blade ma czytnik linii papilarnych jako pierwszy w serii Hammer. Natomiast takim zupełnie nowym modelem, którego jeszcze nie było, pierwszy raz go wczoraj zobaczyliśmy, to jest Hammer Bolt. Volt. To jest pięciocalowy telefon, oczywiście super wytrzymały, z ekranem HD. Taka dosyć Taki podstawowa specyfikacja. kanciasty smartfon, jakiego pamiętacie Tak, z twardych 2 giga smartfonów RAM-u, iPhone'a. 16 giga pamięci, 8-megowy aparat i duża bateria 5000 mAh. Gorilla Glass trójkę ma na Tak. ekranie. Poza tym. Wzmocniony, ma IP, zdaje się, ma Tak, nawet LED, także IP68, także no. no to jest konkret maszyna. Następna rzecz to jest zapowiedź. Zapowiedź Hammera Patriot. To jest telefon, słuchajcie, w zasadzie od początku zaprojektowany w Polsce. Oczywiście w oparciu o gotowe, dostępne na rynku płyty główne, natomiast obudowa, cały design Obejrzeliśmy telefonu dzisiaj, wczoraj mock-upy jest i już wydruki polski. próbne z drukarek No, 3D. to będzie prosty telefon, taki klawiszowa komórka, ale o całkiem fajnej Design stylizacji. jest oparty Na na pewno takim będzie się X-ie wyróżniał. na Tak. Takie ma przodzie mocne tego. wcięcia w talii, po to, żeby wygodnie było go trzymać. Takie mam fajne skojarzenie, jak taki ciężarek No fitnessowy tak, panie znaczy najczęściej wiecie, bez używają. przesady, to jednak jest telefon No tak, zwykły, no ale niemniej kształt taki ma, jaki ma. oczywiście jest specyficzny, Poza będzie tym charakterystyczny. nowość w serii Fan. To są takie powiedzmy dosyć podstawowe telefony, ale teraz będzie Fan z modułem LTE. No i oczywiście nazywa się Fan LTE. Niebawem już będzie w sklepach. iPhone zapowiada, że to będzie najtańszy telefon z LTE na rynku. Globalnie rzecz biorąc, MyPhone wczoraj powiedział nam przede wszystkim to, że troszeczkę zaczynają promować te telefony w inny sposób. Do tej pory one były przeznaczone głównie dla ludzi, którzy pracują w ciężkich warunkach, nie chcą krzywdy zrobić normalnym smartfonom, w związku z tym mają. Natomiast tutaj jakby zaczyna się ta polityka lekko zmieniać i MyPhone będzie wychodził do pań, będzie wychodził do tych, którzy rzeczywiście robią rzeczy poważniejsze, ale może niekoniecznie w cemencie, czy w błocie, czy na koparce. Tak, no przy czym tu Także mowa oczywiście o Hammerach cały tak, czas. to jest mowa jest o Natomiast no, Hammerach, Fan to troszeczkę już jest będą zwykły zmieniali tak telefon. zwany brzydko target, tak? Czyli grupę docelową, No konsumencką, zobaczymy, jak której im te to telefony wyjdzie, trafią. ale wiadomo, że to nie będą telefony drogie, takie rujnujące kieszeń, to raczej będą rzeczy o takiej, no, prostej specyfikacji, podstawowej, Zaraz go bazowej, zestrzelę, naprawdę. bez jakichś wodotrysków. No i tutaj głównym atutem ma być nadal cena. No ale jedźmy dalej z tymi nowościami, bo kurczę, czas nas goni. Miećmy. Następna nowość, iPhone City XL, metalowa obudowa, 5,5 cala. Też 2 giga RAM-u, też 16 giga pamięci. No, kolejny taki prosty telefonik, z tym, że już o takim bardziej, powiedziałbym, wysmakowanym designie, tak? Zaokrąglone szkiełko z przodu, z tyłu ten Tak. metal.
No wygląda rzecz dosyć słuchajcie, fajnie. My sobie zdajemy sprawę z tego, że to nie są topowe specyfikacje. No, tak, tylko no, trzeba pamiętać o ceny, tym, tak? Że po prostu telefony występują w różnych segmentach rynkowych, one są na różnych półkach i są w różnych cenach po prostu. To, że one są właśnie takie, no wpływa na to, że ceny są stosunkowo niskie i na do 100 euro. Sporo ludzi jest sobie w stanie na te telefony po prostu pozwolić. Otóż to, no mówmy się, że to no, nie jest ten powiedzmy uwielbiamy mainstream flagowce, ale... kupujemy smartfony, na które no. Nas stać. Tak to wygląda. No i na przykład w Biedronce. No i właśnie w Biedronce będzie... Kupowałeś kiedyś w Biedronce telefon? No ja nie, ale wielu ludzi, bardzo wielu ludzi kupuje te telefony. Ja widuję codziennie, bo... Będzie Q-Smart 3 Plus w Biedronce. To jeżeli chodzi o Biedronkę, bo MyPhone trochę dzieli tą swoją ofertę, nie wszystkie telefony trafiają do Biedronki, no a niektóre są wyłącznie w Biedronce, no i taki właśnie będzie Q-Smart 3 Plus. Też prosta rzecz, 5,5 cala, znowu 2 giga RAM-u, 16 giga wbudowanej pamięci, aparat 8,5 mega, czyli taki kolejny powiedzmy telefon dla... To jest ten do damskiej torebki? Chyba tak. Kolejny taki niekoniecznie jakiś specjalnie wyszukany telefon, ale już o w miarę przyzwoitej specyfikacji, szczególnie w odniesieniu do ceny. No i najtańsza rzecz na koniec, Pocket 2. No i to jest telefon kompaktowy. 4,5 cala, czyli coś dla użytkownika, który chce przede wszystkim telefonu, który schowa się w dłoni, niedużego. No oczywiście tu znowu już specyfikacja schodzi niżej. To jest smartfon trochę jak telefon, słuchajcie. No, bardziej komórka do dzwonienia dla kogoś. Zrobienia orientacyjnego zdjęcia, tam chyba 2 megapiksele są. 2-megowy aparat, czyli no tutaj cudów nie będzie. Zdjęć rodzinnych do albumu raczej nie zrobicie, natomiast zdjęcia praktycznie gdzieś do zrobienia. Tak, no to jest dla kogoś, kto okazyjnie jakby korzysta ze smartfonowości, a tak naprawdę głównie potrzebuje komórki tam do dzwonienia. Tam jest gigabajt RAMu, także cudów się no, nie spodziewajcie. Tak, nie będzie to demon telefon. To jest telefon w zasadzie bardziej niż smartfon. Mm-hmm, zgadza się, no, że nie jest to jakieś tam, no ale no, będzie tani. No ale miniony tydzień to nie tylko MyPhone, tak? No teraz jesteśmy na evencie, więc zaczęliśmy od tego. Natomiast mamy głośną premierę, nie? Tak, ważna premiera OnePlus 5T. Wczoraj siedzieliśmy, mamy nadzieję, że wy też zaglądaliście, że widzieliście streama z premiery, tym bardziej, że prowadził, słuchajcie, Polak. Tak. Nasz kolega, który dawniej pracował u jednego z polskich producentów. Nie no, powiedzmy, róbmy siary. Szymon pracował jeszcze niedawno w MyPhone'ie, a teraz jest produkt managerem w OnePlus. No i między innymi był jednym z prowadzących wczorajszą konferencję. Fajnie się go oglądało. Fajnie zobaczyć znajomą twarz na takim dużym evencie. Fajnym facetem technicznym od produktu był po prostu. Tak. Wczoraj podał specyfikacje, poopowiadał troszeczkę o tym smartfonie. I to jest oczywiście fajny smartfon. Mm-hmm. On nie różni się jakoś niesamowicie od poprzedniego, tak. Poza wyświetlaczem, właśnie, który ma oczywiście zmiana. Zupełnie ekran. Ekran trochę ponad 6 cali, 6,01 cala, Full HD+, czyli mówimy już o rozciągniętym ekranie 18:9. No i w zasadzie to jest taki główna rzecz, która się rzuci w oczy, bo akumulator z tego co pamiętam jest taki sam jak był w piątce 3300. To sobie oczywiście sprawdźcie w specyfikacji, czy ja nic nie pokręciłem, ale w każdym razie nie, z szybkim ładowaniem dash charge, takim naprawdę szybkim. No i zmienili jeszcze aparat, bo OnePlus 5 twierdzili, że użytkownicy rzeczywiście bardzo chcą wyjątkowego aparatu. Podwójny aparat z bezstratnym, unikam słowa, nie lubię mówić, że to jest optyczny zoom. No bo nie jest. Bezstratny zoom, chociaż oparty optykę, bo przełączamy się pomiędzy dwoma obiektywami o różnych optykę, ognistowych. Wiesz, cyfrowego zoomu też nie zrobisz bez optyki. No tak, racja. Niemniej zmienili to i teraz ten drugi aparat dodatkowy już nam nie robi zoomu. Teraz zajmie się poprawianiem jakości zdjęć wykonywanych w słabym świetle. Pokazywali sample, ponad działa zacnie. Pokazywali, to jest tak, że w zasadzie te miejsca mniej doświetlone, on rozbija na 4 piksele, a później składa to z powrotem w jedno zdjęcie. To jest już oprogramowanie dalej. Zdjęć, także wygląda jakby to miało sens, kwestia tego algorytmu. No zobaczymy, będziemy prawdopodobnie mieli ten telefon do testów, także przekonamy się sami jak to wychodzi. Tam są matryce Sony, także tak, są wszystkie matryce, Sony, okay, i przedni aparat też jest Sony. Jeżeli nie zepsuli czegoś to na etapie produkcyjnym, nie zepsuli czegoś z oprogramowaniem, a nie sądzę, to powinien robić całkiem tak, fajne zdjęcie. 12, 16 z tyłu i o ile dobrze pamiętam, 16 z przodu. Tak, musiałem podejrzeć ściągą, bo kurczę, no ciężki dzień mieliśmy. Nie, 20 chyba, nie 12, co? Czy nie?
O Jezu, ja powiedziałem 12? Tak. Przepraszam, nie, 20 i 16. 20 i 16 z tyłu, z przodu 16. No i co jest ważne, teraz oba tylne obiektywy mają jasność 1,7. Tak, to jest rzeczywiście. W OnePlus 5 ten teleobiektyw miał dosyć słabe światło, tam chyba było 2,6. Teraz oba są jednakowo jasne i to jest no, wysoka wartość 1,7, także także możemy nadzieję, że to mówić, będzie że dobrze działało. Dużo się nie zmieniło, jednak się trochę zmieniło, nie? No tak, ale jeżeli chodzi na przykład o design, o wygląd tak, telefonu, szczególnie wygląda, w tylnej części, wygląda właściwie kurczę, identycznie. Nie, znaczy, poza, oglądamy, mówię, poza wyświetlaczem. To nie odróżnicie praktycznie, bo tak. Wygląda podobnie. No to jest, kurczę, co tam było do zmieniania? No od po prostu czarny, matowy plastik, mają z logo podwójne aparaty. No i cena, tak? Wiecie co, ja sobie może podejrzę, żebym znowu czegoś nie poprzeinaczał. No bo są dwie ceny właściwie. Tak, no bo są dwie ceny, bo są dwa warianty pamięci. 6 plus 64 albo 8 plus 128 giga i ceny 500 i 560 dolarów. Ja to tak na szybko przeliczyłem i słuchajcie, to jest niecałe 1800 i trochę ponad 2000-2015 zł. Kurczę, wiadomo, dojdą do tego podatki, ale już widzimy w tej chwili, że to będzie cena zbliżona do OnePlus 5. No i kurczę, co tu dużo mówić, no to będzie znaleźć, dobra cena. Trudno znaleźć podobną specyfikację w tej cenie. No, to przy tej cenie to będzie chyba, wymiatać. Chyba, że kupujemy rzeczywiście na rynku wtórnym, czyli kupujemy w serwisach aukcyjnych albo ewentualnie używane. Wtedy jest szansa na to, że kupicie flagowca w podobnej cenie. Tak, ale tu masz nowy cenie. Telefon, więc to nie no ma tak, co porównywać. Wiesz co, z jednej strony co masz nowy telefon, z drugiej strony bardzo wielu naszych użytkowników, podejrzewam, nadal boi się telefonów sprowadzonych z Chin. Bez fakt. Serwisu, bez, wiesz, bez jakiejkolwiek obsługi. No nie, no masz serwis, no hello. Nie, no tak, 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 pewnie, tylko no, że wiesz, że no nie jest tak łatwo jak z polskim serwisem, tak? No. U nas sobie możesz zanieść tam do marketu czy tam innego sklepu i już masz kontakt bezpośredni, no tutaj nie, ale... Tutaj nie jest tak prosto. Kurczę, za takie pieniądze. To znaczy, ja mówię, zanim pobiegniecie, bo chyba, że jesteście fanami i wiecie, no że... No poczekajcie na pierwsze testy, jak w przypadku każdego raz, że testy, a dwa, że rozejrzyjcie się po tym rynku wtórnym właśnie, po aukcjach, po raczej no, nowych telefonach, tak. Powiem szczerze, flagowych. No chyba, że chcecie... Może się okazać, że znajdziecie... Chyba, że się... Znaczy, może się okazać, że znajdziecie coś w równie atrakcyjnej cenie, albo w niemal równie atrakcyjnej cenie i wybierzecie... jakąś markę, której bardziej ufacie niż OnePlus. Dobra, zostawmy OnePlusa. W zeszłym tygodniu mówiliśmy, że Broadcom jest zainteresowany zakupem Qualcomma. Tak, dobra, tak, wiemy już, że nic z tego nie będzie. Qualcomm powiedział nie, no, no way, nie takie, za te pieniądze. Było takie gadanie, bo niby było wiadomo, że Qualcomm sprzeda się być może. Z drugiej strony tak. Broadcom był chętny, żeby no i poszło zrobić. Cenę. No. Natomiast dawali okazało zawało. Się, że najwyraźniej Qualcomm nie życzy sobie być kupionym przez Broadcoma. No i w zasadzie tyle w temacie. No i co jeszcze? Chińczycy szykują, kurczę, nowości. Dogi zaszalało. Pokazali najpierw telefon z baterią o pojemności 12 tysięcy mAh. Tak naprawdę dwiema bateriami po 6 tysięcy. No i tak dużymi. No, trudno powiedzieć, jak to będzie działać. Nie mieliśmy w ręku, nie widzieliśmy. No, spora cegiełka, dosyć ciężki, chociaż nie jakoś tam strasznie gruby, bo on ma trochę ponad centymetr. Więc no, przy tej pojemności baterii to nie jest zły z tym, że słuchajcie, my was nie namawiamy na tak, broń Boże. No, ale rzućcie okiem, jakbyście szukali czegoś z naprawdę ogromną baterią. Pytanie, czy ona rzeczywiście zaoferuje takie dobre osiągi, jak to na papierze jest. No, te też mamy pewne wątpliwości. A jeżeli już o Dogi, to słuchajcie, wysypią się zaraz chińskie marki, które będą zapowiadały elastyczne wyświetlacze. Tak, już, Dogi dołączyło już do grona tak, marek. Tak, był Elefon, no teraz Dogi również zapowiada elastyczny, czyli coś takiego, jak mieliśmy chociażby w LG G Flex, czyli telefon o lekko zagiętym kształcie być może, no bo to jest wyświetlacz, który można sobie zwinąć, tak. Wtyczkę powyginać trochę, to nie jest wyświetlacz, który będzie składany na pół i tak dalej. To będzie po prostu telefon, który możliwe, że otrzyma, bo nawet na oczy nie widzieliśmy go, możemy sobie widzieliśmy gdybać, sam wyświetlacz. Możemy sobie gdybać, Chińczycy po prostu pokazali wyświetlacz. Natomiast wszyscy już wiemy na pewno, z czym się je V30, która była przez bardzo długi czas zapowiadana. No. Adam był na premierze, w związku z tym trzymał tego smartfona. No, mam go w testach, będzie recenzja, jak będzie, gdzieś w okolicach 2 tygodni powinna się pojawić.
Smartfon wygląda bardzo ładnie. Wrażenie sprawia. To jest telefon, który mógłbym mieć na dłużej, mógłby być moim narzędziem pracy. Jest to bardzo fajna konstrukcja. Ja nie jestem zachwycony zdjęciami. Trochę zdjęcia w trudnych warunkach mnie zaniepokoiły wczoraj, bo wiecie co, porównałem sobie tak wstępnie. Bo mówię, to jest bardzo wstępne porównanie, tak patrząc na ekrany. No zobaczymy, słuchajcie, opiszę to w recenzji, bo no, nie chcę przesądzać na podstawie kilkunastu zdjęć. Słuchaj, a gdybyś porównywał z serią G zdjęcia? Wiesz co, ja jeszcze tego nie mogę powiedzieć, bo okay. Mamy embargo. Jeszcze, mamy piąteczek, widzicie? Więc jeszcze jest embargo. Oczywiście. Słuchajcie, opowiem o wszystkim w recenzji. Ale powtórzę, to jest telefon, który mógłbym mieć, naprawdę. Znaczy, możemy oczywiście Wam poopowiadać o specyfikacji, no tylko, że to jest... Specyfikację sobie znajdziecie w opisie, no co będziemy nudzić. Nie ma sensu, żebyśmy nudzili, to jest rzeczywiście specyfikacja wysokich lotów. Pakowali tutaj dobre podzespoły. Do tego fajnie wygląda. Do tego jest naprawdę bardzo zgrabny, cieniutki, dobrze leży w ręku. To jest tyle, co mogę Wam na tą chwilę powiedzieć, no bo tak jak już powiedziałem, no jest embargo, jeszcze obowiązuje póki co na razie, na tą chwilę, więc ja chcę pokazać, bo ja nie lubię różnych takich dziwnych wynalazków, jeżeli chodzi o czytniki linii papilarnych. LG ma tutaj, to jest takie fajne, standardowe ułożenie, ale on jest stosunkowo niski. Przepraszam, stosunkowo mały. Bałem się, że być może nie trafi, ale nie, słuchajcie, bierze się i trafia się bez najmniejszego problemu. W momencie, kiedy telefon biorę do ręki, nie muszę się zastanawiać, gdzie ten czytnik jest po prostu. Bo ja się troszeczkę tego bałem, że to nie będzie działać. Działa. Tak, no także zapraszam serdecznie na recenzję. Zapowiada się naprawdę zacnie. Takie logo fajne dorzucili. Tak, widzicie? BO. Słuchawki w zestawie są? Są słuchawki, słuchaj, kurczę, powiem więcej. Nawet je mam przy sobie, co dla słuchawek fabrycznych już można uznać za rekomendację. Jest słuchajcie, fajnie, dlatego że, widzicie, kabel taki jest, widzicie, taki jest na bajerze, taki w oplocie. Tak można zrobić. Same słuchawki też bajerancko wyglądają, ładnie się błyszczą, ale nieważne jak wyglądają, ważne co robią, a skoro ich używam i wziąłem je teraz chociażby ze sobą na podróż. Używa, bo testuje, no, tak. No, nie, niech się nie przyzwyczaja. Ale czasem testówki wkładam do ucha, posłucham chwilę i odrzucam. A te rzeczywiście nosi, potwierdzam. No, a te mam ze sobą, także... No dobra, niech to wystarczy na razie za, powiedzmy, taką wstępną ocenę tych słuchawek. No, są w porządku. Słuchajcie, dzisiaj rzeczywiście polowo troszkę, wybaczcie nam, że w trochę innych warunkach i może to trochę szumu, trochę hałasu. Ale naprawdę, myśmy dzisiaj bardzo niedługo spali. Wstaliśmy bardzo wcześnie i nie jesteśmy do końca wybudzeni tak naprawdę jeszcze. Za chwilkę się zbieramy, wracamy już do redakcji do Łodzi. No i cóż, żegnamy Was z przepięknych przypek z zieleni, pięknego nieba, pięknej pogody dzisiaj, bo słońce ładnie wstawało, trochę wieje, zimno jest jak psi, ale jest rzeczywiście ślicznie. Ale jest fajnie. Życzymy Wam miłego weekendu. Do zobaczenia. I do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć.